Witam po przerwie. Małe będzie wspomnienie naszego pierwszego spotkania, kiedy omawiałem szczegółowiej Księgę Rodzaju 1-3. Omawiałem szczegółowiej brzeżne fragmenty, czyli te, czyli stworzenie i stworzenie, jakby powtórzone, pokazanie stworzenia Adama tak nieco z innej perspektywy, plus upadek, grzech i wypędzenie z Edenu. Natomiast pomiędzy jest dwa wersety tylko o sabacie, o tym siódmym dniu, który został pobłogosławiony i uczyniony świętym. I ponieważ idea sabatu zaczyna się w tym miejscu w Biblii i później przewija się przez cały Stary Testament, w dekalogu, ale w Nowym Testamencie zyskuje nowy wymiar. I nie będę chciał dyskutować, bo powiem szczerze, że gdybyśmy chcieli o sabacie dyskutować, no, to takiego całego kursu by zabrakło. Więc będę chciał szczególny aspekt w tym ostatecznym jakby spełnieniu, bo wydaje mi się, że w tym siódmym dniu jest zawarta pewna idea, do której wraca autor listu do Hebrajczyków w trzecim i czwartym rozdziale i no, omawia ten duchowy sens sabatu. Duchowy sens sabatu. I spróbujemy się nad nim zastanowić. Natomiast jak to się ma do tematu, który omawiam dzisiaj? Nie? Bo to może być, co ma dyskusja o sabacie w pielgrzymce do domu ojca? Nie? No to ma. Ma, bo wejście do odpocznienia Bożego, o którym mówi autor listu do Hebrajczyków, jest właśnie tym elementem naszej pielgrzymki. Pielgrzymuję do domu Ojca, jeśli wchodzę do odpocznienia, a niestety jestem w poprzek tej wędrówki do domu Ojca, kiedy nie wchodzę do odpocznienia. To jest bardzo prosta zależność. Nie? Więc zrozumienie istoty tego wejścia do Bożego odpocznienia może być dosyć istotne, więc trzeci i czwarty rozdział do Hebrajczyków będziemy omawiać dosyć, no nie wiem jak się uda, szczegółowo chciałbym. Natomiast na razie wróćmy do tego siódmego dnia. Chciałbym, żebyśmy go zobaczyli, otwórzmy nawet swoje Biblię, bo to na pewno nie zaszkodzi. Ja tu pokazuję, jak ja widzę to w kompozycji tego tekstu, bo on też jest w pewien sposób skomponowany. Ja przy pierwszym naszym spotkaniu podałem nawet dwa warianty tego tematu. To już zrobiłem z tego jeden. Wydaje mi się, że on jest... Może całość pokażę, to będzie może widoczne. To nie jest duży tekst. Więc część A, początek wersetu drugiego, mówi o ukończonym dziele w dniu siódmym i odpoczęciu w dniu siódmym, że Bóg odpoczywa w dniu siódmym, kiedy ukończył dzieło. Ta A1, no w nim bowiem odpoczął. To tak jakby paralelna myśl o tym, że Bóg w siódmym dniu odpoczął. W części B i B1 mówią, od czego odpoczął. No od wszelkiego dzieła, które uczynił. I dokładna jest kalka myśli. Zauważamy, że B i B1 stanowi, no nie dosłownie, ale jest to niemalże równoległa myśl. Dokładnie to samo. To, co się nie powtarza w tym całym wywodzie, to jest to, co ja zaznaczyłem na czerwono w części C. To, że Bóg odpoczął, zaprzestał działać, no to jest jedna rzecz. A dwa, ten dzień został pobłogosławiony i uświęcony. To jest ważne, to jest pewna idea w tym zawarta. Dzień siódmy jest pobłogosławiony i uświęcony. I teraz mam pytanie do was. Czym się różni siódmy dzień od sześciu? I to nie chodzi o zawartość tego, co się robi, albo czego się nie robi, co Bóg robi, albo czego nie robi, ale jest jeden istotny element, który jest w sześciu dniach, a nie ma go w siódmym. Każdy dzień z sześciu kończy się i nastał wieczór i poranek. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. A tutaj co? Nie ma. Nie ma. Dlaczego nie ma?
Nie chodzi, żeby teraz na siłę odpowiadać na to pytanie, nie? Zresztą często mawiam, że samo sformułowanie pytania jest bezcenne, nawet jeśli na tą chwilę nie znam odpowiedzi. Bo okazuje się, że dobre zadanie pytania powoduje, że odpowiedź staje się zauważalna podczas czytania tekstu. I odwrotnie, jeśli nie zadam pytania, to mogę czytać odpowiedzi, a nie rozumieć, że są odpowiedzią na jakieś pytanie. To jest dosyć istotne. Nie? Więc to jest dosyć ważne pytanie, dosyć ważna kwestia, że dzień siódmy nie ma tej stałej frazy, że zakończył się ten dzień. Ale teraz on został pobłogosławiony. Co to znaczy, że Bóg pobłogosławił ten siódmy dzień i poświęcił go, czy uświęcił go? Już przepraszam, mi się takie już skojarzenia szykują, że ktoś pokropił, tak? Raczej to oddzielić od pozostałych, uczynić czymś wyjątkowym. Mhm. No, to też znowu są pytania, które sobie zadajemy. I sprawdziłem, jak to słowo błogosławił występuje w tym fragmencie na początku. I okazuje się, że są trzy teksty. Tutaj mam fragment Księgi Rodzaju, też z numeracją Stronga. I to jest to słowo, 1288 według numerku Stronga. Co się dzieje w tych dwóch pierwszych wystąpieniach tego tekstu? Kiedy Bóg błogosławił, no to co się działo? Rozradzajcie się, rozmnażajcie, napełniajcie. W pewnym sensie to jest ciekawe, bo Bóg jakby czemuś coś albo życzył, albo rozkazywał. I to jest nazwane błogosławieniem. Tak. Czyli błogosławieństwo z 22 wersetu i 28 oznacza rozmnażanie i napełnianie ziemi. Błogosławieństwo w rozmnażaniu tego, co Bóg zainicjował w stworzeniu. Bo Bóg zainicjował, nie ma wprawdzie informacji odnośnie zwierząt, czy Bóg stworzył po jednej parze, czy stworzył od razu mnóstwo sztuk, ale sądząc po człowieku, można przypuszczać, nie upierać się przy tym, ale przypuszczać, że tam też stworzenie tych pierwszych zwierząt niekoniecznie było, że cała masa już tych zwierząt, tylko jakieś tam reprezentatywne ilości dla każdego gatunku, jakkolwiek to zwał. Oczywiście nie mówię o tym w kategorii dogmatu, że tak musiało być, bo tego po prostu nie ma, ale jest o człowieku, że jest z jednej pary i a poza tym z drugiej strony rozradzajcie się, rozmnażajcie, napełnijcie. Takie błogosławieństwo nie miałoby sensu, gdyby to było już napełnione, prawda? Nie? Więc to sugeruje raczej to, co mówię, że to jest raczej poprawna myśl, że to błogosławieństwo dotyczy rozmnożenia tego, co Bóg zainicjował. Nie? To jest też ciekawa idea w całej Biblii. No, nawet to, że Bóg zasiewa ziarno i oczekuje plonów. Nie? Że jest jakiś zasiew, jakaś inicjacja czegoś i coś później się rozwija, no, realizując ten Boży zamysł w tym zasianiu czegoś. Nie? To też jest swego rodzaju zasianie po pierwszym gatunku, powiedzmy, wszystkich. No i błogosławieństwo dopełnijcie tego, co zostało zaczęte. Nie? Łukasz przed chwilą podsunął taką bardzo ciekawą myśl. Mianowicie mówi, że rzeczywiście pierwsi rodzice tak naprawdę nie przyjęli tego błogosławieństwa. Ponieważ się nie rozmnażali, jest powiedziane dopiero, że po wygnaniu z raju Adam poznał Ewę. No i to jest dosyć interesujące. To jest tak, tak, oczywiście. Co do zwierząt to nie wiemy, bo tego nie pisze, ale co do ludzi to wiemy. Tak. No i to będziemy zaraz o tym mówić w kontekście grzechu. Na razie mi tu chodzi o coś innego. Co w takim razie może znaczyć błogosławieństwo siódmego dnia? Czy te dwa teksty, one są jakąś wskazówką do tego, żeby zrozumieć sens tego błogosławienia? Czy można powiedzieć, że Bóg w stworzeniu zainicjował pewien proces, który miał być w czasie dopełniony? Nie był od razu dopełniony, nie? Wydaje się, że to błogosławił, to wygląda na to, jakby to miało mieć taki sens, przynajmniej w tym właśnie tego rozmnożenia, że po prostu autor pokazuje Boga, który jest jakby przychylny właśnie, będzie jakby, wynika jakby z jego intencji, aby takie rzeczy się właśnie działy, jakby jego jest wsparcie
jakkolwiek by to teraz rozumieć, tak? Jeżeli będą się działy właśnie te rzeczy, do których wzywa, do których zachęca. Bo to rozumiem pytanie i błogosławił im, no to mówiąc krótko, to trzeba powiedzieć, no to trudno postawić po prostu znak równości, błogosławił, kazał. No bo to dojdziemy trochę do absurdu troszeczkę. Po błogosławi powiedział, rozradzajcie, bo to jest, może jest to tryb rozkazujący, ale on taki jest, pozytywnie ma takie wybrzmienie. No zradzajcie się, no napełniajcie, niech wszystko tętni życiem, niech będzie wspaniało, niech oddaje Bogu chwałę, to błogosławię wam w tym. No tak mniej więcej to... Może to rozradzanie i rozmnażanie się było błogosławieństwem. No tak. Znaczy, my to wiemy jakby post factum, ponieważ wiemy, że po prostu dla Izraelu właśnie to liczne potomstwo to błogosławieństwo. Było znakiem, że Bóg właśnie jest nad tym kimś i troszczy się i udziela tego jej płodności i zdrowia, a potem jakby w sferze innej, szerszej udziela plonów, bezpieczeństwa i całej reszty, żeby te wszystkie inne rzeczy mogły normalnie sobie funkcjonować. Tak? To było jakoś kodowane jako stan ochrony. Dokładnie. A dlaczego kobieta w ciąży jest w stanie błogosławionym? Wydaje mi się, że ma to jakieś... Przy nadziei. No, w każdym razie jest sporo jakichś wątków, które mogą to uzasadnić. A jeszcze Bóg powiedział, że to wszystko jest dobre, nie? No. Czyli ono chce to, co stworzył, że to, co stworzył jest dobre i to jest taka ocena. Czyli błogosławieństwo siódmego dnia można zrozumieć tak. Zainicjowałem rzeczy dobre i te rzeczy dobre ostatecznie napełnią ziemię. Te rzeczy dobre. Tutaj grzech, czyli niewywiązanie się z tego, ponieważ grzech nastąpił przed rozpoczęciem rozmnażania, nie, spowodował jakiś ząg, tak mówiąc tak po naszemu. Ale czy idea sabatu przez to Bożego została zmieniona? Czy Bogu się coś wymknęło spod kontroli? No rozumiemy, że jeśli jest idea sabatu, że sabat jest pobłogosławiony i rozumiemy go w tym napełnieniu, tym, co Bóg zainicjował, bo wydaje się, że ta idea też się nie upiera. Ja tylko mówię, dzielę się swoimi obserwacjami w tej materii i tak to widzę na tą chwilę, nie? To znaczy, że musi być to zrealizowane według Bożego zamysłu. Grzech, który się zaistniał, to nie jest, że on przekreślił ten Boży zamysł, tylko poszedł on inną drogą nieco. Ale finał musi być ten sam, który Bóg zamierzył na początku. No ja nie widzę inaczej. Tak samo jak powiedział, że nie jest dobrze, tu dobrze, a tu nie jest dobrze być człowiekowi sam, nie? To też jest taka przeciwność, ale też to właśnie ma kontynuację, nie? Tak. Zatrzymajmy się w tej chwili. Tym mam nadzieję, że zaszczepiłem jakąś małą ideę, która może będzie nam tam kiełkować w głowie, może coś będziemy jeszcze więcej widzieć, ale jedna rzecz, dzień siódmy nie ma, że się zakończył, jest pobłogosławiony. A błogosławieństwo w tym samym kontekście, najbliższym, pokazuje w kontekście rozradzania i napełniania ziemi, więc myślę, że jest duża doza prawdopodobieństwa, że to jest dobre rozumienie tej idei siódmego dnia, idei sabatu. Nie? No. Później w historii Izraela oczywiście to było jeden dzień i był obchodzony i tak dalej, ale literalne wypełnianie dnia może być bezrefleksyjne zupełnie. Nie? Bez jakiejś takiej... I myślę, że to do tego dochodzi często, że jest jakaś idea, piękna idea, ale później się z tego robi jakaś rutyna, robi się jakiś obrzęd, robi się jakaś ceremonia i gdzieś znika piękno ducha, który się kryje za danym dniem. A wiecie, co mi jeszcze do głowy przyszło, że popatrzcie, przyjęcie tego błogosławieństwa związanego z płodnością w naszym myśleniu stoi w totalnej opozycji do, nie wiem, do odpoczynku, bo kto ma dzieci, ten raczej mało odpoczywa. Ale słuchajcie, to jest nasze myślenie ukształtowane przez współczesne media. Dla Izraelitów jest dokładnie odwrotnie. Dla Izraelitów błogosławieństwem była płodność i wielka liczba dzieci, o czym już było mówiono. Dobrze. Sekundkę, bo to jest się po prostu też zrobiło, jak mówisz, że zapłodniłeś, no to zapłodniłeś, to masz skutki tego. Przepraszam. Bo jak pokazałeś na początku, ten cały taki projekt
upadu Szerszokiego, to trzeba powiedzieć, że w centrum znalazłoby się właśnie ta idea odpocznienia w chwili, kiedy projekt Boga został jakby i najpierw przedstawiony z lotu ptaka z założeniem odnośnie tego, jakie są zadania wobec człowieka, ale potem pokazanie właśnie stanu człowieka, który idzie pracować w pocie czoła i w pewnym sensie udręce szukać no, przestrzeni do życia, gdzie ziemia będzie urodzić niekoniecznie właśnie tak jakby... Ciernie i osty. W związku z tym, jak człowiek sobie jakby połączy to, tą drogę człowieka, jaką przebył jakby w tych dwóch obrazach stworzenia, to w tym momencie szukanie odpocznienia w Bogu no, zaczyna być takim dość naturalnym naszym głosem w ręce tak. Boga, co nie? I to jest piękna idea. Odpocznienie to znaczy też szczęśliwość, nie? Oczywiście. Też, właśnie w tym kierunku Boga też przyszło. To jest Boży cel dla stworzenia. Bycie w tym odpocznieniu. Boży cel dla stworzenia. Nie? Albo jesteś w odpocznieniu, albo jesteś poza nawiasem Bożej woli. Tak by to można ująć ogólnie. Ale okazuje się, że czy poszłoby to wszystko od początku dobrego do odpocznienia, do błogosławieństwa, czy wykrzywiło się coś, to i tak finał będzie tam. Po prostu Bogu nikt się nie może wymknąć spod kontroli. Boży zamysł powzięty raz jest zrealizowany do końca i nikt nie jest w stanie przeszkodzić. Dobrze, mając to w świadomości, przejdźmy do listu do Hebrajczyków. 3:1-5:3, bo według znowu moich obserwacji to jest jakaś jednostka tematyczna w liście do Hebrajczyków. No, list do Hebrajczyków też należy do takich bardzo głębokich i wydaje mi się bardzo ważnych w kanonie Nowego Testamentu. Mam nadzieję, że w Berei będzie kiedyś czas na omówienie całego takiego listu do Hebrajczyków, bo ja sobie ostrzę zęby, powiem szczerze, jak tylko wchodzę w list do Hebrajczyków, to jestem no, niesamowicie pobudzony, podbudowany, zachęcony jego treścią. Z jednej strony tą wielką teologią, a jednocześnie przeniesieniem na praktyczne życie. To jest właśnie piękne w tych, że idee nie kończą się na abstrakcjach, na ideach tylko, ale mają przełożenie na tą drogę, na pielgrzymowanie, na to, jak żyjemy. I może zanim pokażę moją propozycję kompozycji, przeczytam ten tekst, przeczytam też z mojej próby przekładu tego fragmentu. Jest tekst do Hebrajczyków bywa trudny w tłumaczeniu i w niektórych momentach to zauważymy. Idea tego przekładu jest, to nazywamy przekład filologiczny, w tym sensie, że on stara się nadążać za oryginałem niemalże słowo w słowo. Przez to przekład filologiczny, Biblia Gdańska była swego rodzaju przykładem filologicznym, bo dało się ponumerować Biblię Gdańską według słów hebrajskich. Nie? Bo tendencja przekładów, nie mówię, że to jest zła tendencja, nie, bo to chodzi o to, że dla nas ostatecznie najważniejsze jest, żeby zrozumieć Boże przesłanie. Nie? Przekład filologiczny czasami ma koślawą polszczyznę, troszeczkę kulawą, ale no, takie założenie, że on może być troszeczkę, nie będzie to przepiękna polszczyzna, ale trzyma się w miarę oryginału. No, spotkamy się z dwoma słowami, które dzisiaj się pojawią, które no, z powodu, jedno słowo to jest logos. Logos, które jest w większości przykładów przetłumaczone nie słowo, i są bardzo słusznie, że nie, bo słowo logos ma kilkanaście znaczeń co najmniej i one występują w Nowym Testamencie w różnych kontekstach. Natomiast zastanowimy się, czy w kontekście Hebrajczyków 4:12-13 to słowo, które ma większość przykładów, no rzeczywiście kontekst je potwierdzi. Nie? Ja sam mam co do tego pewne wątpliwości, ale też nim podzielę. Jest też taki tekst 4:1, który jest bardzo, bardzo, no, trochę trudny do zrozumienia, ale tam znowu jest jedno słowo greckie, które ma też kilkanaście znaczeń
Ja będę chciał to słowo pokazać. Mam nadzieję, że was nie zamęczę tymi kwestiami. A na razie przeczytam całość i śledźcie w swoich Bibliach, żeby zauważyć. Tam sobie może odznaczać, gdzie zauważyliście jakąś subtelną różnicę w tym, co jest w tych naszych przykładach. Dlatego, bracia święci, uczestnicy powołania niebieskiego, przypatrujcie się apostołowi i arcykapłanowi naszego wyznania, Jezusowi Chrystusowi, który jest wierny temu, który uczynił go, jak i Mojżesz w całym jego domu. Większej bowiem jest on godzien chwały od Mojżesza, o ile większą wartość od domu ma ten, który zbudował go. Każdy bowiem dom jest zbudowany przez kogoś, ale tym, który zbudował wszystko, jest Bóg. Wprawdzie także Mojżesz był wierny w całym jego domu jako sługa na świadectwo tego, co miało być powiedziane. Chrystus natomiast jako syn jest nad domem jego. A tym domem my jesteśmy, jeśli ufność i chlubę nadziei aż do końca mocną zachowamy. Dlatego, tak jak mówi Duch Święty, dzisiaj, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu próby na pustkowiu, gdzie wystawiali na próbę mnie wasi ojcowie, doświadczyli mnie i widzieli moje dzieła przez 40 lat. Dlatego gniewałem się na to pokolenie i mówiłem, oni zawsze błądzą sercem i nie poznali moich dróg. Toteż przysięgłem w gniewie swoim, nie wejdą do odpocznienia mojego. Uważajcie, bracia, aby czasem nie pojawiło się w kimś z was złe serce niewiary w odchodzeniu od Boga żywego. Ale zachęcajcie samych siebie w każdym dniu, dopóki trwa to, co zwie się dzisiaj, aby ktoś z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli początkową postać aż do końca mocną zachowamy. Dlatego jest powiedziane, dzisiaj, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. Którzy to bowiem po usłyszeniu zbuntowali się, jeśli nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu, prowadzeni przez Mojżesza? A na kogo gniewał się przez 40 lat? Czyż nie na tych, którzy zgrzeszyli, a ich trupy padły na pustkowiu? A komu przysiągł, że nie wejdą do jego odpocznienia, jeśli tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Bójmy się więc, aby czasem nie sądził ktoś z was, gdy pozostaje obietnica wejścia do jego odpocznienia, że jest za późno. To jest właśnie ten tekst, na którym się zastanowimy trochę. Bo także my jesteśmy odbiorcami Ewangelii, tak jak i oni. Ale im nie pomogło słowo, które usłyszeli, bo nie powiązali go z wiarą ci, którzy usłyszeli. Wchodzimy bowiem do odpocznienia my, którzy uwierzyliśmy. Zgodnie z tym, jak powiedział, to też przysiągłem w gniewie swoim, że nie wejdą do odpocznienia mojego. Choć dzieła od założenia świata były dokonane. Powiedział bowiem gdzieś odnośnie siódmego dnia. I tu jest nasz łącznik z tym, co mówiliśmy przed chwilą. I odpoczął Bóg w dniu siódmym od wszystkich czynów swoich. A w tym znów nie wejdą do mojego odpocznienia. Skoro zatem pozostaje niektórym wejść do niego, a ci, którym wcześniej zwiastowano dobrą nowinę, nie weszli z powodu nieposłuszeństwa, to ponownie ustanawia jakiś dzień dzisiaj przez Dawida, mówiąc po tak długim czasie. Tak jak jest powiedziane, dzisiaj, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Jeśli bowiem Jozue dał odpocząć, nie mówiłby potem jakkolwiek o innym dniu. Zatem pozostaje odpoczynek sabatu dla ludu Boga, bo ten, kto wszedł do jego odpoczynku, sam również odpoczął od czynów swoich, jak Bóg od swoich. Śpieszmy się więc wejść do tego odpocznienia, aby nikt nie upadł, tak jak w tym przykładzie nieposłuszeństwa. Żywe bowiem jest słowo Boga i skuteczne oraz ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy, jak i ducha, stawów i szpiku oraz trafnie oceniające myśli i zamiary serca. Nie ma też stworzenia ukrytego przed nim, wszystko natomiast jest nagie i obnażone przed oczami Jego, z powodu którego dano nam słowo.
Zwróciliście uwagę na ten ostatni, przed którym mamy zdać sprawę, chyba jest warszawski, tak? Tak. A jednak ja tu sugeruję przekład obnażony przed oczami jego, z powodu którego dano nam słowo. Tamto, ta sprawa, którą macie w swoim, to tam jest logos, to słowo logos jest. Które znaczy też rachunek. Często niektórzy przykładowo mówią zdać rachunek. To taka ciekawostka, ale dalej idźmy. Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Boga, uchwyćmy się tego wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana nie mogącego współczuć w naszych słabościach, lecz wypróbowanego we wszystkim na nasze podobieństwo oprócz grzechu. Podejdźmy zatem z ufnością do tronu łaski, aby otrzymać miłosierdzie i znaleźć łaskę w stosownym czasie, i w stosownym czasie pomoc. Każdy bowiem arcykapłan z ludzi jest brany, dla ludzi jest ustanawiany z powodu Boga, aby przynosił dary, a także ofiary za grzechy. Może on współczuć tym, którzy są nieświadomi, błądzący, skoro także i on podlega słabości. I dlatego powinien tak jak za lud, jak i za siebie przynosić ofiary za grzechy. To jest ten fragment. Dalej zaczyna się już kolejny, też bardzo głęboki wywód mówiący o Jezusie, kapłanie według porządku Melchizedeka, ale to nie na dzisiaj. Jest to, dało się zauważyć chyba nawet tak wstępnie po przeczytaniu, że powtarza się kilka razy przypomnienie tej historii z biblijnej, dlaczego nie weszli do odpocznienia. Ci, którzy wyszli z Egiptu, i także informacja, że w czasie Jozuego nie weszli do odpocznienia. No i jest, Dawid mówi po tak długim czasie, że znowu jest otwarte wejście do odpocznienia, a autor naszego tekstu mówi, że dalej jest odpocznienie otwarte dla ludu Bożego. Nie? I myślę, że to jest, i akurat wiąże to autor listu do Hebrajczyków z odpocznieniem sabatu, o którym mówimy. Stąd jest ta klamra tematyczna, tam sygnalizowane, coś sugerujące, że nie ma zakończenia tego dnia. Tutaj mogli wejść, nie weszli, tu mogli wejść, nie weszli, tu mogli wejść, nie weszli. Jest dalej odpocznienie aktualne. Wchodźmy więc. Taka gdzieś jest zgrubna idea tego fragmentu. Nie weszli z powodu niewiary, więc wchodzimy z wiarą. To jest naturalne przeciwieństwo. I wpatrywani w dzieło Mesjasza, dzieło Chrystusa, który jest szczególnym arcykapłanem. I temu się przyjrzymy, jak ja zobaczyłem kompozycję tego fragmentu. No bezsprzecznie werset, gdybyśmy porównali 3.1 i 4.14, za chwilę to będziemy tego wchodzić. Tam jest to jedno słowo, że mamy w tym wersecie 3.1 mamy: przypatrujcie się arcykapłanowi, apostołowi i arcykapłanowi naszego wyznania. To słowo wyznania Jezusowi. A w tym 4.14, mając więc arcykapłana, według który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Boga, uchwyćmy się tego wyznania. Nie? Także tematycznie to są takie powiązane ze sobą myśli. Część B, wersety 3, 2 do 6, one porównują, dają jakiś taki komentarz Jezusa i Mojżesza. I tam jest ciekawe, że różnica między Mojżeszem a Jezusem jest taka, że on był wierny w domu, a Jezus jest nad domem. Nie? Jaka jest różnica między tym, który jest w domu, a tym, który zbudował dom. Nie? Czyli to jest po prostu kontrast niebotyczny. Nie? Między Mojżeszem a Chrystusem w kontekście domu. Nie? Ten był sługą w domu, a ten był nad domem, nawet tym, który powołał ten dom do istnienia. W drugiej części, tam 4:15 do 5:3, jest odniesienie do arcykapłana Aaronowego, pokazującego, że on to musiał i za siebie, i za lud, i wielokrotnie, a my mamy takiego, który rzeczywiście może współczuć, bo jest nam podobny, z wyjątkiem grzechu. I mamy przez to podejść do tronu łaski, która wynika z tej służby arcykapłańskiej naszego Pana.
Tron łaski, panowanie łaski, tak można by to, bo tron jest obrazem panowania. Nie? Także to jest dosyć ciekawe. I to nam się ładnie zamyka ta klamerka, bo jeśli patrzymy na budowę większych tekstów, to może mała dygresja, chociaż nie wiem, czy to na to czas. Jest coś takiego jak delimitacja, taki jest taki termin, może trochę jest fachowy, może to, ale każdy tekst, jakbyśmy wzięli, to ma swój początek, ma swój koniec, ma jakieś części po kolei. I czasami niektórzy, jak porobili rozdziały w Biblii, to też starali się znaleźć jakieś części tego jakiegoś dzieła. Nie? Różnie wyszło z tymi rozdziałami, raz dobrze, czasem niekoniecznie dobrze. Więc w każdym razie są jakieś części, jednostki tematyczne, które są jakoś ze sobą powiązane w danej księdze. No i my staramy się zobaczyć, gdzie się zaczyna dana jednostka tematyczna, gdzie się kończy. No i moja obserwacja jest taka, że ta jednostka tematyczna zaczyna się tu i kończy się tu. To tylko tyle jako dygresja. Teraz problem miałem z tym częścią C tak zwaną, bo to jest bardzo duży fragment. To są te wszystkie, tam jest tak jakby trzy razy powtórzone to samo, nieco innymi słowy. Trzy razy jest w akcencie, żeby uważać, żeby w kimś z nas nie było takie serce jak u tamtych. Trzy razy wspomnienie historii. No i trzy razy kim my jesteśmy. Kim jesteśmy? Patrzmy na historię, bójmy się, żebyśmy nie odpadli jak tamci. Taki jest mniej więcej obraz tej części dużej. I w paraleli Słowo Boże jest żywe. No bo w tej części C są ilustracje z historii, z Biblii. I chodzi o to, żeby na tę historię patrzeć jako mające przesłanie uniwersalne dla nas. Podobną myśl jest w liście do Rzymian, że i w Koryntian, nie cokolwiek przedtem napisano ma być służyć jakiemuś pouczeniu, nie? Cokolwiek przedtem napisano i tu jest też to przedtem napisano i pokazuje wartość słowa, czyli to C1 jest taką kwintesencją, podsumowaniem całego tego wywodu, jaką rolę słowo ma pełnić w życiu tego, kto pielgrzymuje do domu Ojca. Nie, bo cały czas o tym mówimy, że wejście do odpocznienia, zrozumienie idei sabatu jest elementem naszej duchowej pielgrzymki. Tak widzę ten obraz całości i spróbuję, żebyśmy przed przerwą zaczęli, a po przerwie skończyli ten fragment listu do Hebrajczyków i jeszcze krótko podsumować całość. Więc najpierw porównam ten początek i koniec. 3:1-6 i 4:14-5:3. Najpierw ta pierwsza część. Dlatego, bracia święci, uczestnicy powołania niebiańskiego, przypatrujcie się apostołowi i arcykapłanowi naszego wyznania Jezusowi Chrystusowi, który jest wierny temu, który uczynił go, jak i Mojżesz w całym jego domu. I tutaj wprawdzie także Mojżesz był wierny w całym jego domu jako sługa na świadectwo tego, co miało być powiedziane. Większej bowiem on jest godzin chwały od Mojżesza. Chrystus jako syn jest nad domem jego. Mojżesz sługą w domu, a Chrystus jako syn nad domem. Nie? To jest inny wymiar. Ale szczególnie ciekawe jest to, co jest tutaj powiedziane. Bo większa wartość Chrystusa od Mojżesza jest taka, o ile większą wartość od domu ma ten, który go zbudował. Nie? Pomyślmy, dom i budowniczy. To jest kolosalny różnica. Nie? I teraz dalej jest. Każdy bowiem dom jest zbudowany przez kogoś, ale tym, który zbudował wszystko, jest Bóg. Co o Chrystusie mówi ten fragment, waszym zdaniem? Jeszcze my jesteśmy domem. A tak, to za chwilę. Stanowczo, że jest Bogiem. No bo jeśli pisze, że ma większą wartość od Mojżesza, jak dom od tego, który go zbudował, a każdym z kogo zbudował, a tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. Gdzie umiejscowiony jest Chrystus w tym wywodzie? Nie? No. Także to jest też dosyć interesujące, jak jest pokazany Chrystus w tym fragmencie i ja go widzę w akcencie. Oczywiście ten część C można jeszcze zobaczyć, taką wewnętrzną budowę, ale to nie na dzisiaj, bo nie mamy czasu na takie bardzo drobiazgowe studium. Natomiast mnie to uderzyło, ten tekst
wskazuje na Chrystusa, bo mamy przypatrywać się arcykapłanowi i apostołowi. To też ciekawe, że on jest jako wysłannik też, jako arcykapłan. Wysłany dla ratunku. Arcykapłan dlatego, żeby tą funkcję cały czas pełnić. A on jest, kim on jest? No jest większy od Mojżesza. To bez porównania skala. Nie? Także na to mamy, na Chrystusa mamy patrzeć. A teraz w tej drugiej części, znowu, mając arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, uchwyćmy się tego wyznania. Przypatrujmy się, uchwyćmy się. To są w paraleli rzeczy. Skoncentrowani mamy być na Chrystusie, który jest apostołem i arcykapłanem, a tutaj mówi o arcykapłanie w tej drugiej części, ale tu już go porównuje z Aaronem. Nie mamy bowiem arcykapłana niemogącego współczuć, lecz wypróbowanego we wszystkim na nasze podobieństwo oprócz grzechu. Każdy bowiem arcykapłan, tu pokazuje tych arcykapłanów od Aarona począwszy, od ludzi dla ludzi, z powodu ustanawiany z powodu Boga, aby przynosił dary, a także ofiary za grzechy. Może on współczuć tym, którzy są nieświadomi i błądzący, skoro także on podlega słabości. Tu chyba jakiś jest... Jak macie w drugi werset w swoich przykładach? Drugi werset, 5:2. I mógł współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, skoro i on sam podlega słabości. Czyli dobrze. I dlatego powinien tak jak za lud, tak i za siebie przynieść ofiarę za grzech. Tu znowu jest, tak jak tam był kontrast do Mojżesza, to tu jest kontrast do kapłaństwa aaronowego, nie? Po prostu. A w środku, znowu, skoro widzimy już ten kontrast w naszym Panu jako arcykapłanie, no to podejdźmy do tego tronu. I to, myślę, że to podejście do tego tronu łaski to jest wejście z wiarą do odpocznienia. To jest inne określenie tego samego, bo nie da się bez uświadomienia sobie bezgranicznej Bożej łaski, bez uświadomienia sobie bezgranicznej swojej nędzy przyjść przed tron łaski. Nie? I to jest jakieś wezwanie z tych fragmentów na końcu i na początku. A w środku jest takie mocne, mocne uzasadnienie tego. Wiecie co, mam jeszcze 5 minut, w tym miejscu zaplanowałem przerwę, to może jeszcze o tym tronie łaski. Wiem, że Marek, to jest jeden z ulubionych tekstów Marka. No ja często... Trzeba rozróżnić po prostu różne trony Boga, nie? No właśnie. Tak. I bo właśnie mówimy o tronie jako panowaniu. O tronie jako panowaniu, nie? Ja się kojarzę, panowanie łaski, nie? Takie, dałoby się panowanie z berłem, panowanie z jakimś orężem, nie? Bo takie też jest, nie? Jeśli chodzi o te trony. Temat tronów w Banianie chyba jest poruszony, nie? No właśnie. W książce Baniana, w wydaniu przez nas pod wspólnym tytułem Modlitwa, jedna z części nosi tytuł Tron Łaski właśnie. Pierwsza to jest modlitwa w duchu, a druga to jest tron łaski. Aha. No. Jak także... przyjść przed tron łaski? Właśnie, więc polecam to jako dygresja. Może wiecie co? Damy sobie jeszcze chwilę czasu, bo ta druga część będzie przeładowana. Powiedziałem, że są części w tym pokazujące, kim my jesteśmy. Mamy się przypatrywać arcykapłanowi i mówi, kim my jesteśmy. To już brat wcześniej wspomniał. Pierwsza fraza mówi, tym domem jesteśmy, ale uwaga, jesteśmy jeśli. Ufność i chlubę nadziei aż do końca mocno zachowamy. I ten wielokropek pokazuje tą lekcję z historii dalej, nie, i jeszcze końcowe wezwanie. Tym domem my jesteśmy. Tutaj to samo używa innego określenia, bo domem jesteśmy, bo staliśmy się uczestnikami Chrystusa. To jest absolutny synonim. Ale znowu jest to jeśli. Znowu jest to jeśli. Jeśli początkową postać aż do końca mocną zachowamy. To prawie, że powtórzenie. Nie? Czyli moja obserwacja paraleli jest, wydaje mi się, tutaj trafiona. Nie? I
I trzeci, też wydaje mi się, że domem jesteśmy, staliśmy się uczestnikami Chrystusa, wchodzimy do odpocznienia, czy weszliśmy do odpocznienia. To są synonimiczne określenia. Bo wchodzę do odpocznienia, wtedy jestem ciałem Chrystusa, jestem Jego domem. To po prostu zastosuję tutaj autor listu do Hebrajczyków te terminy zamiennie, pokazując tym samym dla nas, że owo wejście do odpocznienia, no to ma dosyć fundamentalne znaczenie dla naszej tożsamości. Bo te teksty mówią o tym, kim jesteśmy. Co to jest tożsamość? Nie? Mówi, kim jesteśmy. Dotyka rzeczywiście tego jądra naszej tożsamości, więc mimo, że dyskutujemy o sabacie, ale to się wpisuje w ten wątek tematyczny dotyczący naszej tożsamości. Bardzo, bardzo precyzyjnie. Dobrze, w tym momencie przerwa, około 10-15 minut maksymalnie.